Panie trenerze, po rundzie jesiennej zespół zakończył rundę na, powiedzmy tak, nad kreską, czyli zgodnie z planem. Zadowolony jest pan na pewno z ogólnego wyniku, a może z jakichś elementów bardziej, a z innych mniej? Na pewno skończyliśmy nad kreską, więc ten cel nasz nadrzędny po połowie rundy jest osiągnięty i myślę, że dobra pozycja wyjściowa na rundę wiosenną jest. Na pewno jakiś może mały niedosyt jest, bo swoją grą i dobrą grą w większości meczów gdzieś tam rozbudziliśmy, żeby mogło być to te punktów ilość większa. Może nie gdzieś tam bicie się bezpośrednio o awans, ale na pewno większa przewaga nad zespołami, które nas gonią. Ale myślę, że przed rundą byśmy taką ilość punktów i taką pozycję spokojnie przyjęli w ciemno. Trzeba nie zapominać, chociaż to już dawno było, o dobrych dwóch meczach pucharowych na szczeblu centralnym, które też na pewno się wpisują na plus tej rundy. Troszeczkę poprzeglądałem statystyk z tej rundy jesiennej, łącznie z tym jednym meczem rozegranym awansem. I muszę powiedzieć, że te statystyki, szczególnie indywidualne, ale zespołowe też, wyglądają bardzo ciekawie. Tutaj pan wielokrotnie podkreślał w rozmowach, że trzeba pracować nad głowami chłopaków i moim zdaniem z tych statystyk ta praca wychodzi. Widać, że ona jest prowadzona i że są postępy. A dlaczego tak twierdzę? Mam tu na myśli liczbę żółtych kartek, gdzie żaden z zawodników nie złapał więcej niż 4. Mam tu na myśli grę obronną, to już może mniej statystyczne podejście, co bardziej, chociaż też, bo liczba straconych bramek w stosunku do strzelonych. Jak pan się na to zapatruje w porównaniu na przykład do okresu, który, no powiedzmy, jesieni ubiegłego sezonu, bo wcześniej pan z drużyną nie pracował? No tak jak już w którymś wywiadzie wcześniej się odnosiłem do poprzednich sezonów, odkąd jest trzecia liga w nowej formule, to był to otwarcie najlepsze. I porównując zwłaszcza do ostatniego sezonu tej rundy jesiennej, no to jest kolosalna różnica, tak? W punktach różnica bramek do strzelonych, do straconych, więc te proporcje odwróciliśmy. Więc myślę, że drużyna osiąga progres, te wymiany kadry, które zrobiliśmy w wakacje, poszła na plus. Na pewno musimy dalej jeszcze pracować nad organizacją gry obronnej i to nie chodzi o samą obronę obrońców, ale całego zespołu. Na pewno tutaj plany nam pokrzyżowała uraz Makowskiego, który był tu w konkretnym celu ściągnięty na tę rundę, a z wiadomych przyczyn nam wypadł i to trochę nam się rozkleiło i musieliśmy się sobie z tym radzić podczas tej rundy. Więc na pewno jest nad czym pracować, na pewno ten zespół w tych personaliach nie osiągnął jeszcze maksimum i to trzeba przyznać, że na pewno można jeszcze wyciągnąć z tego zespołu więcej. Zima jest takim okresem, gdzie można dużo więcej popracować, jest dużo więcej meczów sparingowych niż wakacje, lepiej jeszcze przygotować zespół motorycznie, bo w mojej ocenie, mimo że też jest duża poprawa pod tym względem, bo zwłaszcza gdzieś tam do 2/3 tej rundy to tym przygotowaniem większość zespołów zabiegaliśmy, a uważam, że tutaj też są rezerwy i na wiosnę ten zespół może lepiej biegać, być bardziej wytrzymały, silniejszy fizycznie i nad tym na pewno można spokojnie w zimę bez dużo czasu popracować, zgrać formacje ze sobą, jeszcze lepiej wypracować jakiś schemat, więc mówię, ten zespół jeszcze może progres osiągnąć i grać lepiej. Właśnie tak patrząc na tych zawodników, którzy przyszli latem, może oprócz Bartka Makowskiego, który no praktycznie prawie nie grał, tak, z wiadomych przyczyn, te transfery się sprawdziły, one bardzo pozytywnie wypadły. Tak zaczynając od tyłu może, Oliver Wieńczatek, oprócz tego, że wskoczył no tak w biegu, powiedzmy, jak do pociągu do tej bramki i na początku te dwa błędy w tym pierwszym meczu popełnił, to później to wyglądało bardzo fajnie. No tak, ten zawodnik przyszedł ze Znicza Pruszków, tam ma kilka meczów w drugiej lidze rozegranych, więc wyszkolony był w Legii Warszawa, tam przypadkowych ludzi się nie szkoli, więc na pewno ta pozycja była na plus, tak, jeżeli mówimy o bramkarzu. Jeżeli chodzi dalej, no to wiadomo, Bartek Makowski, ciężko go ocenić, a na pewno przede wszystkim liczyliśmy na jego doświadczenie i sposób bycia i mentalność jego, która tutaj miała dużo pomóc. Na pewno Reinaldo Melao
zagrał na tym, co oczekiwałem i tutaj na pewno w tej defensywie dużo pojedynków wygrał, więc to też jest na plus. Łukasz Zaniski, myślę, że nie do końca jeszcze to, co oczekiwaliśmy, dał i liczę, że na wiosnę po zimie, po zimowych przygotowaniach na pewno to będzie, myślę, o 30% jeszcze lepszy zawodnik, który na pewno tą liczbę strzelonych bramek może podwoić, ale też rola jego w zespole piłkarska będzie wymagana dużo większa i go na to stać i myślę, że na wiosnę wtedy dopiero pokaże swój w pełni kunszt, tak? Myślę, że przy tych wzmocnieniach też trzeba wspomnieć o młodych chłopcach, wychowankach, których prowadziliśmy. Świderski praktycznie w każdym meczu zaczynał w pierwszym składzie, więc prawie w każdym meczu, mówię, w pierwszym składzie zaczynał. Nie zgodzę się, chyba 4 czy 5 razy wszedł z ławki, a resztę grał w pierwszym składzie, plus mecze pucharowe, 20 spotkań na pewno zagrał większość w pierwszym składzie. Więc tutaj jest duży plus w jego wykonaniu. Na pewno Gałązka, zwłaszcza końcówka sezonu, gdzie ustabilizował formę i w tych ostatnich meczach było widać potencjał, który w tym chłopaku drzemie. Gregoriew w mniejszym stopniu wykorzystywany, tutaj duże zaległości taktyczne i nie do końca udało się to wypracować. Wychowanek Kamienowski, który też 13-14 występów zaliczył, którego też wprowadzaliśmy i który zastąpił chociażby jak Malinowski czy Przysowa mieli kontuzję na nietypowej dla siebie pozycji na boku obrony i też sobie dobrze dawał radę, więc też na pewno to na plus. Brudkowski z Boroniem w małym wymiarze byli wprowadzani, ale trenowali, też krok do przodu zrobili, więc myślę, że to też należy podkreślić, że tak jak już powiedziałem w dzisiejszym wywiadzie na początku, że ta wymiana poszła na jakość, tak? Ilościowo się zgadzało, ale poszła na jakość i na pewno też się potwierdziło to, co w wakacje mówiliśmy. Nie przyjeżdżał tu tabun ludzi, nie było w sparingach nie wiadomo ilu testowanych, tylko szukaliśmy konkretnych zawodników, którzy dochodzili i którzy podnosili wartość tego zespołu i myślę, że to nam się udało. To się rzeczywiście udało. Ja chciałbym tu zwrócić uwagę, o czym pan pewnie umknęło trochę, uwadze, że Reinaldo Melo, on jako środkowy obrońca złapał tylko jedną żółtą kartkę na przestrzeni całej rundy. To jest naprawdę rzadki chyba wyczyn na tej pozycji. Przejdźmy może teraz do planów na najbliższą przyszłość, bo tutaj mówimy o składzie, więc narzuca się temat jednego zawodnika, którym zainteresowane są kluby z wyższych lig. Mam na myśli Rafała Maćkowskiego. No wiadomo, to jesteśmy gdzieś, jesteśmy klubem trzecioligowym, tak? I myślę, że tu też przykład jego, czy on pójdzie do wyższej ligi, czy nie, to jest właśnie przykład dla młodych chłopców, czy gdzieś z regionu, że przez taką łomżę można się wypromować i pójść gdzieś wyżej grać i naprawdę gdzieś realizować się i spełniać swoje marzenia sportowe. Mnie się cieszy to, że namawiając go tutaj, żeby został, bo też wiadomo, że był w Kluczborku w wakacje, został na to rundę i cieszę się, bo że tak powiem, w cudzysłowie trochę obiecałem mu, że na pewno przez tą rundę duży postęp zrobi i na pewno będzie z innego pułapu myślał o innych klubach niż to było w wakacje. I to się potwierdziło, w 18 meczach 14 bramek strzelił, gdzie w poprzednim sezonie tylko 8 i myślę, że w wielu meczach był kluczowym zawodnikiem. I myślę, że to jest też, ma przełożenie, że do klubu bardzo dużo ofert wpływa do tego zawodnika, tak. Rafał w tej chwili przebywa na testach. Zdradzi pan gdzie? Od jutra, z tego co wiem, w Legii Warszawa. Był do tej pory w Pogoni Siedlce. Wiem, że są jeszcze inne oferty jego, więc tak to wygląda na chwilę obecną. Jeżeli okaże się, że zespół straci Rafała, bo dla zespołu będzie to strata i to znaczna strata, będzie trzeba pomyśleć o kimś za niego. Ktoś już jest na horyzoncie? Na pewno. Mówię, zima jest długim okresem do zmiany. Jeżeli to by był tylko jeden, dwóch zawodników ubytek, no to myślę, że jest tyle czasu w zimę i mamy na tyle mocną pozycję w trzeciej lidze, że tych zawodników będzie bardzo dużo i na pewno sobie poradzimy, ale wiadomo, jeżeli by Rafał Maciowski odszedł, to musi być konkretne wzmocnienie za niego, zwłaszcza, że był to młodzieżowiec, tak, a jest wymaganych dwóch na boisku, więc tutaj była jego wartość podwójnie, jest podwójnie cenna, tak, ale mówię, wakacje w krótszym czasie udało nam się większą ilość zawodników na odpowiednim poziomie, więc tutaj, jeżeli chodzi o takie łatanie, jak to będą tylko takie sporadyczne przypadki, to na pewno sobie z tym damy radę.
Ja tu mam na myśli konkretnego zawodnika o konkretnym nazwisku, który dawno w Łomży nie był, ostatnio pojawił się na meczu LKS-u, chyba nie przypadkiem. Nie wiem, kogo pan ma na myśli, pan mi podpowie. Marcin Truszkowski. Marcin Truszkowski, tak. No, Marcin Truszkowski, znana tutaj postać. Na pewno, no, ja go bardzo dobrze znam, pracowałem z nim w Narwi Ostrołęka, grałem przeciwko nim w drugiej lidze, więc na pewno by nam się przydał, zwłaszcza, żeby dał doświadczenie, ale jak ma swoje plany, to w tym momencie nie wiem. Więcej rozmawiał z prezesem Kuleszą niż ze mną, więc tutaj myślę, że tego zawodnika można brać w ciemno, bo i ma renomę w Łomży i ja go też dobrze znam, pracowałem i nigdy nie miałem z nim problemów sportowych, wychowawczych, więc na pewno tak, ale myślę, że na tyle jest jeszcze w formie i w sile wieku, że nie tylko Łomża, tylko kluby z wyższych lig na pewno też o niego będą zabiegać, więc nie wiem, jak sytuacja z nim się potoczy. Kończycie już taki okres roztrenowania, tak? W piątek ostatni trening bodajże. I co dalej? Jak długo będzie przerwa trwała i kiedy wracacie do treningów? Tak, wczoraj mieliśmy testy na siłowni, dzisiaj mamy testy wytrzymałościowe, jutro ostatni trening, rozdane zostaną rozpiski na grudzień, taką tutaj podjęliśmy decyzję, że mamy młody zespół ambitnych chłopaków, którym można zaufać i którzy wiedzą po co trenują, po co grają, więc nie ma tutaj obaw, że będą cały grudzień leżeć, wręcz trzeba ich hamować, żeby trochę też odpoczęli, wyleczyli drobne urazy, a zaczynamy treningi, zaplanowany jest start na 7 stycznia. I jakieś sparingi już też są zaplanowane? 10 meczów kontrolnych zaplanowanych na okres przygotowawczy. Są tam zespoły z pierwszej ligi i z drugiej i z trzeciej, więc myślę, że ciekawe nazwy i myślę, że już na dniach na stronie klubowej się pokaże cały terminarz. Jeżeli tutaj z zarządem zaakceptujemy te sparingi i wszystko dopniemy, to na pewno na stronę się ujawi do publicznej wiadomości. No to dziękujemy bardzo i życzymy minimum powtórki wyniku wiosną. No, myślę, że trzeba wymagać dużo więcej, bo ci, co sobie stawiają wysokie cele, to wtedy coś osiągają i myślę, że tak jak do tej pory patrzymy w przeszłość, że coraz lepiej gramy, to będziemy na pewno chcieli się odnieść do tej rundy i zdobyć na wiosnę więcej punktów niż teraz. Panie prezesie, runda jesienna zakończona. Zgodnie z planem, plan był miejsce dające utrzymanie. Takie miejsce jest. Jakie może pańskie są odczucia po tej rundzie? Jak to wygląda? Czy spodziewał się pan takiej gry zespołu, czy może lepszej, czy może zaskoczył pan zespół swoją grą? No, runda powiedzieć trzeba, że jest udana. Drużyna, jeżeli zaskoczyła, to ofensywna gra, bo trzeba powiedzieć, że w ofensywie to jest zaskoczenie pewne do poprzedniego sezonu czy poprzednich sezonów. Dużo lepiej gramy. Nie było meczów, w których byśmy nie strzelili bramkę, to trzeba podkreślić. 6 miejsce dobre, ale cel jest 5 miejsce, bo to 5 miejsce gwarantuje w 100%. Te 6 nie chcemy się oglądać na nikogo, chcemy wywalczyć ten awans lub utrzymanie, jak to woli, niech pesymiści mówią utrzymanie, optymiści powiedzą awans do nowej trzeciej ligi. I takie jest zadanie. Jak rozmawialiśmy z trenerem, to tą kadrę najprawdopodobniej w większości da się utrzymać, ale z pewnymi wyjątkami. I co pan zrobi, jeżeli na przykład ucieknie wam Rafał Maćkowski? No, Rafał jest na testach w Legii Warszawa i kilka innych klubów przysłało tutaj oferty, on o wszystkich wie, musi wybrać, musi zobaczyć, co w przyszłości chce robić, czy już teraz należy odejść, no niech się sprawdza, zobaczymy, czas pokaże, czy to będzie już przejście, czy po sezonie, czy może teraz przejście, a do końca rundy będzie nas grał, zbyt wcześnie jest to mówić, to okres przygotowawczy jest bardzo długi, bardzo długa przerwa jest między jesiennymi, wiosennymi rozgrywkami. Wiele się może wydarzyć. Chcemy wszystkich zatrzymać, to, na ile to jest możliwe oczywiście, bo może się zdarzyć takie sytuacje lub inne sytuacje życiowe, że ktoś tam wyjeżdża, ale no, będziemy z trenerem rozmawiali na ten temat. Założenie jest takie, chcemy tę drużynę utrzymać, jak się finanse na to pozwolą, żeby ktoś jeszcze doszedł, który doda jakieś dodatkowe jakości, jesteśmy za.
Trener chętnie by widział u siebie w drużynie Marcina Truszkowskiego. Rozmawialiście z Marcinem. Marcin tu przyjechał prawdopodobnie, tak się domyślam, specjalnie po to, żeby rozmawiać, bo raczej nie po to, żeby oglądać mecze OKS-u. Znaczy Marcin przyjechał tu na mecz, rozmawialiśmy w trakcie tego meczu. Ja wcześniej widziałem się z Marcinem w Warszawie, gdy on był jeszcze zawodnikiem Polonii Warszawskiej. Umówiliśmy się na spokojnie, żeby tu przed końcem roku spotkamy się w grudniu, porozmawiamy. Furtka jest otwarta, czy na tyle rozmowy doprowadza do tego, że Marcin wróci do Łomży? Czas pokaże. Czyli zdesperowani nie jesteście, żeby ściągać Marcina, bo ewentualnie liczycie na to, że trener przyprowadzi kogoś innego. Nie, no desperacji nie ma, ale jeżeli mówimy o Marcinie, jest to jakość, która jest znana nam jako zawodnika, po pierwsze. Po drugie, zawodnik, który z tą Łomżą w jakiś sposób był związany, coś dla tej Łomży zrobił, dla tego klubu coś osiągnął, niedaleko od, mieszka od Łomży. Jeżeli nie będzie miał lepszej propozycji i skorzysta z naszej, to jesteśmy obydwoma rynkoma za tym, żeby grał w ŁKS-ie łomżyńskim. Odejdźmy troszkę od spraw sportowych, bardziej do organizacyjnych. W ostatnim czasie, no co chwila niemalże, wyłania się jakiś nowy sponsor, mniejszy, większy, różni sponsorzy. Coś się w tej sprawie ruszyło chyba, bo przez kilka lat to taka cisza była. No coś się ruszyło, trzeba przyznać, że sporo nowych twarzy, powiedzmy, nowych twarzy w znaczeniu, że nowe firmy, nowe osoby pojawiły się w łomżyńskim klubie sportowym. Ale nie da się uciec przed taką refleksją, ogólną, łomżyńską refleksją. Jeżeli najbardziej znanym łomżyńskim klubem sportowym jest ŁKS, jeżeli najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce jest ŁKS i w tym klubem łomżyńskim największym sponsorem jest firma ze Śniadowa, Agrorolnik i miasto łomżyńskie, a inni przedsiębiorcy patrzą na to z boku, to nie jest, nie dotyczy może tylko ŁKS-u, bo mamy Prevbet, drużynę z dużymi osiągnięciami lekkoatletycznymi, z największymi chyba osiągnięciami sportowymi w mieście Łomży. I również sponsorem jest Prevbet Śniadowski i miasto łomżyńskie, a przedsiębiorcy mają rękę podaną przez pana prezydenta. Piłka jest po ich stronie. I czemu nie chcą przyjść pokazać, że rzeczywiście zależy im na rozwoju łomżyńskiego sportu? Te pytania ja zostawię bez odpowiedzi. Ale mamy taki przeciek, że szykuje się wejście kolejnego sponsora, takiego dosyć znaczącego, nie wiem z jakimi pieniędzmi on wejdzie, ale sponsora poważnego. Coś pan nam na ten temat zdradzi, czy jeszcze musimy czekać? No musimy czekać, bo już żadne rozmowy nie zostały zakończone. Kończy nam się kilka umów z końcem roku. Trwają rozmowy z dotychczasowymi. Oczywiście trzeba przyznać, że zarząd po przebudowie kadrowej prowadzi intensywne działania marketingowe i rozmowy w różnych kierunkach, co widać między innymi w efektach tych nowych twarzy, nowych firm, w działaniach marketingowych, działaniach sponsorskich. W ogóle wizerunek, myślę, że klubu jest dobrze postrzegany, widać kibiców i trzeba przyznać, że na tą ligę tych kibiców już można docenić tą ilość, co jest. Chce się więcej. Poczekajmy, może będzie więcej, no bo trudno osiągnąć dobry wynik na trybunach, jeżeli przyjeżdża bez urazy, nie obrażając nikogo, drużyna z Wikielca czy z Działdowa. Chciałoby się, żeby to była z Łodzi, Warszawy czy Pruszkowa chociażby. No taka szansa jest, jeżeli się utrzymacie w tej lidze, bo wtedy takie właśnie drużyny będą przyjeżdżały, mimo że to nie będzie awans, ale można to nazwać awansem, bo nowa trzecia liga będzie obejmowała już nie dwa, a cztery województwa, ale to się też wiąże z wyższymi kosztami. Oczywiście, to na pewno będzie awans piłkarski przede wszystkim, awans organizacyjny. My jako klub, jako miasto Łomża, jesteśmy przygotowani do tego, żeby grać w tych rozgrywkach i inne zespoły, oprócz tego, że piłkarsko muszą osiągnąć ten cel, to jeszcze musiałyby sobie infrastrukturę zbudować, przebudować lub wynająć, a wiemy, jak to jest niewygodne, kiedyś ŁKS grając w Grajewie, no w jaki sposób doznał tej goryczy wyjazdów do Grajewa. Ja, a organizacyjnie, no wiadomo, że ten awans jest nam potrzebny tak, żeby utrzymać tych sponsorów, żeby dostać większe wsparcie finansowe od dotychczasowych, żeby liczyć na to, że kolejni się pojawią, bo jednak mapa Polski, na której będzie grał ŁKS po upragnionym awansie, będzie dużo, dużo większa i zasięg medialny będzie dużo większy. No tak, to będzie 1/4 Polski, w tym stolica, tak? Tak, w tym stolica, o to chodzi i wtedy jest dużo łatwiej kolejnych partnerów do tego biznesu piłkarskiego przyciągnąć. Jeszcze chciałbym poruszyć temat ciekawostek, może bardziej takich marketingowych.
z którymi ostatnio coraz częściej klub wychodzi do kibiców. Teraz świeża sprawa, konkurs dla kibiców, fotki, ale takich rzeczy jest więcej. Takie pomysły prawdopodobnie nowi członkowie zarządu zgłaszają, one są realizowane. Będzie tego coraz więcej? Myślę, że będzie coraz więcej, to nie tylko zgłaszają, ale je realizują, trzeba powiedzieć, bo nikt z zewnątrz nam tu nie pomaga, jeżeli żadna agencja PR-owska, żadna agencja reklamowa, robią to ludzie z zarządu, ludzie bliscy zarządowi, bo takie osoby też są również, które tutaj może nie są bezpośrednio we władzach. I chcemy jak najwięcej tego, jeżeli czas nam pozwoli, jeżeli będą, bo czasem są potrzebne środki finansowe, jeżeli będą środki finansowe pozwalały, to jak najwięcej tych działań. No, najnowszym jakimś tam ruchem, który tutaj dzisiaj rozmawialiśmy w węższym gronie, jest no, stworzenie strefy dla rodzinnej, na trybunach, dla kibiców, którzy chcą przyjść z dziećmi. Zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. No, potrzeba również w takim wypadku tego, żeby troszkę to nagłośnienie na Łomżyńskim Stadionie się poprawiło, bo tego brakuje jeszcze. No właśnie, więc tutaj wspólna prośba do pana prezydenta i do pana dyrektora Mosiru o zajęcie się tym nagłośnieniem jednak, bo wiadomo, że jest to rzecz niezbędna. Czego możemy życzyć przed rundą wiosenną, oprócz oczywiście utrzymania się w tej lidze klubowi, piłkarzom, no piłkarzom, może zarządowi klubu? Przede wszystkim spokojnego okresu przygotowawczego, bez kontuzji, bez żadnych jakichś tam sytuacji nagłych przejść, odejść, przede wszystkim, żeby piłkarze byli zdrowi, to mamy pełne zaufanie do trenera, do sztabu trenerskiego, to jesteśmy przekonani, pewni tego, że przygotuje drużynę do rozgrywek w sposób właściwy. Trenerowi wytrwałości i w dążeniu do celu, do tego, co robi. Myślę, że piłkarsko i taktycznie drużyna jest dobrze ułożona. Chciałoby się, żeby więcej było sponsorów, więcej pieniędzy, żeby stać był klub na kolejne nowe twarze, ale tak jak podkreślam, to piłkarsko Łomża jest przygotowana do awansu. Trzeba tylko to w jakiś sposób zbudować i atmosferę troszkę jeszcze podbudować w tym kierunku.